Paula, ja wiem, że to nie jest twoja pierwsza wycieczka do Warszawy, i pewnie nie ostatnia, ale za to jedna z wycieczek skończyła się dość przykrym incydentem. E, I ty podobno zostałaś okradziona, będąc w Warszawie. Tak, tak. Zdarzyło się tak rzeczywiście. I powiem szczerze, że to. No, chyba mogę powiedzieć, że w pięciogwiazdkowym hotelu, nie będę tutaj wymieniała nazwy, e, miałam przy sobie wynagrodzenie tak e, dla muzyków, które wcześniej e, wypłaciłam e, z konta, e, i zostawiłam e, te pieniądze w kopercie, w walizce. Zeszliśmy na dół na śniadanie, ale na drzwiach wisiała kartka, żeby nie wchodzić i nie przeszkadzać. No, i w momencie, kiedy wróciliśmy do pokoju, ja zobaczyłam, że e, ta koperta z tymi pieniążkami leży, i wróciliśmy do domu. I w domu tą kopertę wyjęłam, zaczęłam liczyć pieniądze, i okazało się, że brakuje 3 czy 4 tysiące, jakoś tak tam brakowało tych pieniędzy, nie chcę skłamać teraz. E, oczywiście na he, he, kamerowe hotele, bo mój menadżer zadzwonił do hotelu, okazało się, że ktoś wchodził do, hotelu, do, do pokoju i to nie jedna osoba. No ale zostawiliśmy to tak, tak naprawdę, dlatego że sądy to wszystko to jest no, ciężka sprawa nie, nie fajna energia uważam że też pieniądze niewarte y, y, zachodu y, tego wszystkiego oczywiście hotel w ramach rekompensaty zaproponował nam apartament królewski następnym razem ale stwierdziłam że chyba nie chciałabym wracać do miejsca nawet do apartamentu królewskiego gdzieś gdzie no, zostałam okradziona. A prawda jest taka, że zawsze, jak jesteśmy gdzieś w hotelach, staram się być po prostu człowiekiem dla ludzi. I czy przychodzi pani y, z obsługi, czy pani sprzątająca, czy ktokolwiek, kelnerzy, zawsze staramy się ich nagradzać napiwkami, na być po prostu dobrymi, normalnymi osobami, tak, nie zmanipulowanymi, tylko y, z, zman zmanierowanymi, chciałam powiedzieć, ale po prostu takimi życzliwymi osobami. I to było bardzo, bardzo przykre. Y, ja się potem zastanawiałam, bo był taki moment, dlaczego ta koperta nie zginęła mi w całości. Ale potem, jak zaczęłam tak na spokojnie analizować, to pomyślałam, że ta walizka była otwarta. I gdyby ktoś zabrał całą kopertę, no to natychmiast pewnie podnieślibyśmy alarm w pokoju, i byłoby wiadomo, że, że ktoś po prostu zabrał całość, a że został wyjęty plik pieniędzy, no to ja się po prostu nie zorientowałam w tej kopercie, tak? Było w kopercie było chyba około tak, 15 tysięcy 15 z hakiem. Więc po prostu ja się nie zorientowałam, że ktoś tam te 3 czy 4 tysiące wyjął, tak. Ale rozumiem, że to nie pozbawiło cię nadal wiary w ludzi. Nie, nie, absolutnie. No, takie rzeczy się zdarzają. No była bardzo niezręczna sytuacja, dlatego tak jak mówię, że w tym pokoju nie, nie, nie byłam sama. Więc no, to było takie bardzo też niezręczne dla menadżera, który też do tego pokoju wchodził wcześniej. Ale nie, no. No cóż, no to, tak jak mówię, to są rzeczy, na które nie mam wpływu, tak? Po prostu, no poszło. Cześć, mówi Paula. Chciałabym życzyć wszystkim widzom i wszystkim fanom, Jastrzą Post, najpiękniejszych świąt i wszystkiego, co najpiękniejsze w Nowym Roku. Przede wszystkim bardzo dużo zdrowia, bo to jest dzisiaj najważniejsze, nadziei na każdy dzień i dużo miłości dla wszystkich i od wszystkich.